Jest środa, 7 sierpnia. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Mówi się, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, ale w czasie wakacji również mogą narzekać na brak zajęć. Są jednak w Gliwicach takie miejsca, które mogą to zmienić. Basen, palmiarnia czy inne takie miejsca, gdzie można spędzić fajnie czas. Pamiętajmy jednak o tym, z kim się wybieramy w te miejsca, bo z niektórymi, jak się okazuje, możemy zapłacić mniej. Dzieci do 3 lat bezpłatnie oczywiście, dzieci w wieku od 3 do 16 2,50, uczniowie, studenci 3,50, rodzic czy opiekun z dzieckiem do 12 lat 4 zł, dorośli 5, emeryci, renciści, niepełnosprawni 3,50. Takie ceny obowiązują na kąpielisku leśnym. Nie jest tutaj istotne, z kim dziecko spędza czas nad wodą. Ważne jest tylko to, żeby była to osoba pełnoletnia. Całkiem inaczej natomiast ma się sytuacja w gliwickiej palmiarni. W tej chwili jest bilet rodzinny, to jest rodzic z dzieckiem i kosztuje 10 zł. No jest to zgodne z zarządzeniem prezydenta miasta, także tak było ustalone i tak jest wprowadzone. W podobnej sytuacji cena biletu, na który mogą wejść do palmiarni dwie osoby dorosłe z dziećmi, może wynieść nawet 20 zł. Miejski Zarząd Usług Komunalnych ma przyjrzeć się sytuacji i wkrótce zmienić regulamin. Kierownictwo postanowiło jednak zmienić treść tego biletu i będzie to uzgadniane z naszym wydziałem nadzorującym, jak to ma być, i zmienimy, także informacja będzie podana do publicznej wiadomości. Natomiast kąpieliska i palmiarnia to nie jedyne miejsca, gdzie można spędzić czas. Ze zniżek rodzinnych można skorzystać także wybierając się na mecz. Tutaj koszt takiego biletu to około 24 zł. Wiadomo, że im większa rodzina, tym bilet jest tańszy. I tu nie ma różnicy, kto przyprowadza dzieci na stadion. Musi być to osoba pełnoletnia, ale niekoniecznie musi to być rodzic. Mogą jak najbardziej dzieci przychodzić z dziadkami, z opiekunami. Nie ma żadnego problemu tutaj. Wymagane jest tylko imię, nazwisko, numer PESEL i wizerunek twarzy. Pamiętajmy, że dotyczy to także dzieci, które ze sobą zabieramy. W momencie, kiedy nie mają one dowodu, należy zabrać ze sobą paszport. Musimy pamiętać o tym, aby ludzie, którzy wybierają się na mecz, posiadali numer PESEL, imię, nazwisko oraz wizerunek twarzy. To już zostanie bezpośrednio zrobione podczas wizyty w kasie. Tak naprawdę nieważna jest cena biletu, ale to, ile frajdy ma nam sprawić ten wspólnie spędzony czas. Kalina Romankiewicz, Telewizja Imperium. Nowe miejsca postojowe, budowa chodnika, remont dachu sali gimnastycznej. Mieszkańcy dzielnic sami najlepiej wiedzą, jakich inwestycji najbardziej potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. 4 sierpnia zakończył się trwający od 19 lipca sondaż, w którym gliwiczanie mogli wybierać zadania do realizacji w przyszłym roku. W głosowaniu za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego wzięło udział 1138 osób. Urzędnicy przyznają, że choć liczba zainteresowanych mieszkańców nie robi wrażenia, to pomysł należy uznać za rozwojowy. Na realizację głosowanych projektów przeznaczono pulę 2 milionów złotych. W tym roku mieszkańcy Gliwic głosowali wśród projektów, zadań zaproponowanych przez radnych miejskich i rady osiedlowe. Natomiast już od przyszłego roku mieszkańcy sami poprzez radnych miejskich, osiedlowych, a także Młodzieżową Radę Miasta mogą zgłaszać swoje własne propozycje, które zostaną po weryfikacji prawdopodobnie poddane sondażowi. Zadania podzielono na 3 grupy, a pełną listę tych, które trafią do realizacji, można znaleźć na stronie www.gliwice.eu. Były to 24 zadania, przy czym samemu sondażowi nie zostały poddane zadania z kategorii inne. Wszystkie one zostały podzielone na 3 kategorie: inwestycje, remonty i właśnie inne. I w tej ostatniej kategorii 2 zadania, które zostały zgłoszone, nie wyczerpały puli całych wszystkich środków, które zostały na nie przewidziane. W związku z tym jakby z automatu zostały przeznaczone do realizacji. Natomiast pozostałe 2 kategorie, inwestycje i remonty, zostały poddane sondażowi. Głosowaliśmy na zadania do realizacji w przyszłym roku i wszystkie te, które gliwiczanie wybrali, zostaną zrealizowane.
Pracownicy Urzędu Miejskiego podkreślają, że pierwsze próby nad projektem należy uznać za udane i w przyszłości z pewnością będzie on kontynuowany. W tym roku był to pierwszy raz rzeczywiście, natomiast niejednorazowa była to akcja. Będzie ona powtarzana w kolejnych latach. Urokliwy park Szwajcaria, usytuowany pomiędzy drogą krajową 88 i ulicą Łabędzką, ponownie otwarty dla wszystkich zwiedzających. Wreszcie zakończyła się trwająca blisko 2 lata rekultywacja tego miejsca. Wokół malowniczo usytuowanych jeziorek powstały schludne alejki z nowymi ławkami, dla dzieci wybudowano plac zabaw. Zapytaliśmy pierwszych zwiedzających o wrażenia, jakie wywarła na nich odremontowana Szwajcaria. Właśnie, tak. Żeby się przejść, można było trochę chłodu. A przede wszystkim dzieci mają tutaj też trochę, przecież i jakby nie było, to i sport mają tutaj, bo widać, że tu już porobili sportowe takie różne przyrządy. Tutaj z daleka są generalnie? Z Gliwic. I specjalnie przyjechali Państwo tutaj zobaczyć? Specjalnie przyjechaliśmy. Już drugi raz tu jesteśmy, bo już kiedyś drugi w gazecie, raz. Żem czytał, chyba w informatorze, że coś takiego tu remontują. Dlategośmy przyszli. Raz byłem, to jeszcze tu wodę spuszczali, jeszcze nie było skończone w tej chwili. Park Szwajcaria liczy sobie już blisko 90 lat. Wybudowany przez Niemców w latach 20. ubiegłego wieku, szybko stał się jednym z najpopularniejszych obiektów rekreacyjnych miasta. Latem słynął z pływających po stawach łódek i organizowanym w nim pikników i festynów. Zimą natomiast stawał się mekką wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. W parku znajdowały się tory saneczkowe i restauracja z ogromnym tarasem widokowym. Powojenna rzeczywistość okazała się dla tego miejsca niezbyt łaskawa. Miejsce to stopniowo zatracało swój pierwotny charakter. Nieliczne ławki skryły się w gąszczu chwastów, a remontowana droga szybkiego ruchu zamieniła znaczną część parku w wysypisko materiałów budowlanych. Od tego czasu miejsce to zyskało złą reputację i stało się siedliskiem miłośników libacji na świeżym powietrzu. Kilka lat temu Miejski Zakład Usług Komunalnych postanowił przywrócić temu miejscu dawny blask. W 2011 roku przystąpiono do prac melioracyjnych i oczyszczania terenu. W zeszłym roku wybudowano nowy mostek i wykonano prace związane z oczyszczaniem terenu. Dziś możemy już w pełni podziwiać efekty tych prac. Chodziłem tu z własnymi dziećmi na ten tor, który jest po drugiej stronie. I tu stawy były zarośnięte, sucho, kupa śmieci, nic więcej. W tej chwili od kilku miesięcy przychodzę tutaj z dzieckiem. Jest cudownie, jest przecudownie, jest czym oddychać, jest spokój, cisza. Tylko sobie winszować, żeby było tak dalej. Wspaniale. Uważa Pani, że więcej takich miejsc powinno być? Więcej, więcej, bardzo, bardzo, bardzo. Plac zabaw dla dzieci małych nie jest przystosowany. Jest dla dzieci starszych. No właśnie, to jest... No i to nas boli, bo dziecko takie małe już powinno się huśtać, nie ma żadnej huśtawki. No ale fajnie, że cokolwiek zrobili. Jakby nic nie robiono, to by się to źle nazywało, ale że robią, więc jest wspaniale. Superowo. Czasami warto uciec z nagrzanego słońcem centrum miasta, a to miejsce nadaje się do tego idealnie. Zacieniony i zadrzewiony Park Szwajcaria, świeżo po remoncie, otworzył swoje podwoje dla wszystkich gliwiczan. Każdy może tutaj znaleźć trochę wytchnienia od codziennej, rozgrzanej słońcem rzeczywistości. Zapraszamy wszystkich już dziś. Dla Telewizji Imperium, Jakub Budak.